Nie wypada, kochani, dzisiaj mówić o kimkolwiek innym albo o czymkolwiek innym, jak o Jezusie, o imieniu Jezus. Dlatego dzisiaj będę mówił na temat imienia Jezus. Niemożliwą rzeczą jest, gdy czytamy Nowy Testament, by nie zauważyć, że mówi on o różnych źródłach mocy Bożej. Żeby być precyzyjnym, to powiem tak. Największa elektrownia produkująca moc, która potem rozjaśnia mroki naszych domów, uruchamia silniki i tak dalej, nie byłaby ta moc skuteczna, nie byłaby w stanie niczego zdziałać, gdyby nie doprowadzenie poprzez różnego rodzaju przekaźniki do naszych domów, do naszych miejsc, w których pracujemy. A więc elektrownia musi mieć połączenie z tymi miejscami, gdzie prąd, moc ma być skuteczna, uruchamiana. I jeśli chodzi o moc Bożą, rzecz się ma podobnie. Zauważyliście pewnie, czytając Nowy Testament, wspomina on o różnych źródłach mocy. Oczywiście Dawid powiada w psalmie, że moc należy do Boga. A więc Bóg jest źródłem mocy. Bóg i jedynie Bóg jest źródłem tej szlachetnej Bożej mocy. Ale ta moc jest uruchamiana niejako w różnych sytuacjach przez różne przekaźniki. I każdy z tych przekaźników ma inne zadanie do wykonania. 4 dzisiaj z nich wymienię. Pewnie jest ich więcej, ale ze względu na to, że chcę się skupić na imieniu Jezus, 4 tylko z nich wymienię. Pierwszy z nich znajdujemy w liście apostoła Pawła do Rzymian. W liście apostoła Pawła do Rzymian w rozdziale 1 czytamy taką oto wypowiedź apostoła w wierszu 16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Akcent chciałbym położyć na mocą Bożą. A więc Paweł, apostoł, twierdzi, że Ewangelia jest mocą Bożą. Tak, to prawda, Ewangelia jest mocą Bożą. A jaki jest kierunek działania tej mocy Bożej, którą jest Ewangelia? Nie wiem, jak to jest, było albo jest w waszym przypadku. Jeśli chodzi o mnie, to ja bym się nigdy nikomu nie dał przekonać, że jestem grzesznikiem, gdyby nie moc Boża zawarta w Ewangelii. Czy w waszym przypadku też tak było? Wręcz bym się oburzał. Wręcz byłbym prawdopodobnie agresywny, gdyby mnie ktoś przekonywał, że jestem grzesznikiem i że powinienem się nawrócić. Nie był w stanie tego zrobić żaden człowiek, żadna filozofia, żadna psychologia. Dokonała tego moc zawarta, podpowiedzcie mi, w Ewangelii. Bo Ewangelia jest mocą Bożą, która przekonuje grzesznika o potrzebie ratunku. Ale choć Ewangelia przekonała mnie, że jestem grzesznikiem, nie spowodowała, że od zaraz już czułem się uwolniony od grzechu. Powiem wam nawet coś więcej. Spotykam ludzi, którzy czytając Ewangelię, odkładają ją, ponieważ mówią, ach, ona mnie osądza. Czuję się potępiony. Czuję się człowiekiem niegodnym, kiedy czytam Ewangelię. Myślę, że takich ludzi też na drodze swojej spotkaliście, którzy czytając Ewangelię
doszli do wniosku, że są grzesznikami, ale na tym poprzestali. Nie przeszli do drugiego źródła mocy Bożej. A jakimż jest to drugie źródło mocy Bożej? Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, wiersz 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Cóż to oznacza? Ewangelia wskazuje nam, kim jesteśmy. Ewangelia wskazuje nam, że potrzebujemy przebaczenia, odpuszczenia naszych grzechów i naszych win. Natomiast krzyż, który również jest mocą Bożą, poświadcza, że jeśliśmy wyznali grzechy nasze, to choćby były one jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Halleluja. Już kiedyś wam tutaj mówiłem świadectwo mojego przyjaciela Reinharda Bonke. Opowiadał on na pewnej ewangelizacji, że miał wizję. Widział ziemię pogrążoną w totalnej ciemności, w takiej, jakiej rzeczywiście jest pogrążona. W totalnej, absolutnej ciemności. Mężczyźni współżyli z mężczyznami, kobiety z kobietami, dzieci były ordynarne wobec swoich rodziców, a więc totalna Sodoma i Gomora. I mówił, był przerażony w duchu, co to będzie, co się wydarzy. I nagle ponad tą ciemnością, w blasku słonecznym zobaczył postać Chrystusa. I zobaczył, że z jego przybitych dłoni wysączyła się jedna kropla krwi. I spływała po jego ciele, wzdłuż jego ciała, dopłynęła do końca stóp i spadła w tę ciemność. I kiedy ta kropla krwi spływająca z krzyża na Golgocie zetknęła się z ciemnością, nastąpił huk i błysk. I ciemność ustąpiła, a prawdziwa światłość zajaśniała. Oto moc świętej krwi Jezusa Chrystusa. Nie pozwól diabłu, aby cię oskarżał, że twoje grzechy nie zostały ci przebaczone, jeśli je wyznałeś i jeśli wiarą przyjąłeś przebaczenie grzechów. A więc krew Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu. Nie dziwcie się więc, że diabeł tak straszliwie nienawidzi krwi Chrystusa. Kiedyś już też mówiłem, że będąc w Stanach Zjednoczonych, przeczytałem w jednej z gazet świadectwo satanisty, który napisał, że według nich krew Jezusa Chrystusa ma taką wartość, jak krew przejechanego psa. A więc poniewieranie, lekceważenie mocy krwi. Ale spodziewam się, że dla nas wszystkich, jak tu jesteśmy, krew mówi, że grzechy nasze zostały nam przebaczone. Jeśli jeszcze nie, wzywaj przebaczenia, a ono następuje na skutek krzyża, na skutek krwi Jezusa. Ale to nie są wszystkie źródła mocy krwi, mocy Jezusa, mocy Bożej. Bo w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, Pan Jezus odchodząc z tej ziemi powiedział do swoich uczniów, wy idźcie do Jerozolimy, a tam w pewnym momencie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. A więc jest tu mowa o trzecim źródle mocy Bożej. To źródło mocy Bożej także ma swoje określone cele. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że moc Ducha Świętego jest w nas, działa w nas nie po to, żebyśmy byli kim? No, jakimiś supermenami, ale po to, żeby nasze życie pod wpływem mocy Ducha Świętego ulegało przemianie. Duch Święty przede wszystkim chce zmieniać, jak mówiłem w ostatni wtorek,
kiedy byliśmy tutaj na godzinie biblijnej, nasz charakter. Chce nas upodobnić do natury Jezusa Chrystusa. Mylisz się, jeśli chcesz dzięki mocy Ducha Świętego być supermenem, stać w świetle Jupiterów i chciałbyś, żeby gazety o tobie pisały, jakim to jesteś cudotwórcą. Najpierw zadbaj o to, aby twoje życie zostało przez Ducha Świętego przemienione. Bo się może okazać, że kiedyś usłyszysz, nie znam cię. Bo jeśli nie poddamy się mocy Bożej przemieniającej nasze życie, no to nie możemy być wśród tych, którzy są upodobnieni do Jezusa. A list apostoła Pawła do Rzymian mówi, że on się przechadza między braćmi, pośród których jest pierworodny. A więc trzecie źródło mocy Bożej to Duch Święty. I wreszcie dochodzimy do czwartego źródła mocy Bożej, a nim jest imię Jezus. Już dzisiaj słyszeliśmy, że imię to po raz pierwszy usłyszała Maria z ust samego anioła Gabriela. Usłyszała: Mario, poczniesz, porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. I on będzie wielki. A więc imię Jezus, które zostało nadane Bożemu Synowi, pochodziło z woli Bożej. To Bóg nadał swojemu Synowi to imię. I kochani, gdy się przypatrujemy pierwszym zwiastunom Słowa Bożego, apostołom, pierwszemu Kościołowi, to zauważamy, że oni to rozumieli. Oni doskonale rozumieli, jaka jest moc w imieniu Jezusa. Oni nie posługiwali się tym imieniem, tak jak dziś współczesne chrześcijaństwo na każdym kroku. Jezus Maria, szablonowo, bez namysłu, bezemocjonalnie wypowiada to imię. Nie, oni rozumieli to, czego być może nie wszyscy my rozumiemy. To, czego my nie wszyscy być może rozumiemy. A więc, aby zobaczyć, jak rozumieli i jak praktykowali imię Jezus w swoich wypowiedziach i w jakich okolicznościach, musimy oczywiście sięgnąć po Dzieje Apostolskie. Wszak to one relacjonują, opisują pierwsze miesiące, pierwsze lata działalności pierwszego Kościoła. I oto mam przed sobą, i będzie dobrze, jeśli wy także będziecie mieć przed oczami waszymi, Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział. Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział. A w trzecim rozdziale czytamy, że Piotr i Jan wspólnie razem wstępowali o godzinie 3 po południu na modlitwę do świątyni. A kiedy wchodzili o 3 godzinie na modlitwę do świątyni, u bramy świątyni zobaczyli człowieka, który od 40 lat siadywał tam i wyciągał rękę o wspomożenie. I wówczas to Piotr i Jan, stanąwszy przed nim, powiedzieli: spójrz na nas. To jest wiersz 5 i 6. Spójrz na nas. I kiedy ten biedaczyna spojrzał na nich, Piotr oświadczył: srebra i złota nie mamy. Możemy mieć srebro i złoto, ale to nie wystarcza. My srebra i złota, powiedział Piotr, nie mamy, ale to, co mamy, to ci dajemy. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Oni znali autorytet imienia Jezus. I kiedy to powiedzieli, czytamy dalej, że ten chromy od 40 lat człowiek nagle się zerwał, zaczął chodzić, podskakiwać i wszedł razem z nimi do świątyni. A ludzie, którzy tam byli obecni, patrzyli na Piotra i Jana jak na cudotwórców. Gotowi byli już się im kłaniać, po rękach całować i tak dalej, i tak dalej. Ale Piotr
był na tyle pokornym człowiekiem, czego nie zawsze możemy doświadczać u różnych przywódców, bo powiedział, czemu się tak nam przypatrujecie, jakbyśmy my to własną mocą albo własną pobożnością sprawili. Nie, to nie nasza pobożność i to nie nasza moc, ale powiada przez wiarę, czytam w tej chwili wiersz 16, przez wiarę w imię Jego, czyli w imię Jezusa. Jego imię podniosło i wzmocniło Jego wiarę, a wiara przez imię Jezusa wzmocniona dała Mu to, co widzicie, a więc dała Mu uzdrowienie. A więc imię Jezus po pierwsze spowodowało wzrost wiary w tym nieszczęśniku, a wiara spowodowała przyjęcie uzdrowienia. Taka była kolej rzeczy. Oni to doskonale rozumieli. Smith Wigglesworth opisuje, czy opowiada takie oto wydarzenie. Umierający człowiek. I przez rodzinę został zaproszony, by przyjść z kilkoma braćmi i modlić się o uzdrowienie tego umierającego człowieka. I przyszli. Namaścili olejkiem w imieniu Pańskim. Stanęli wokół jego łoża. On miał zamknięte oczy, leżał. Zdawało się, że jest nieprzytomny, nieświadomy, co się wokół niego dzieje. Namaścili go więc olejkiem i modlili się. I modlili się po kolei, tak jak stali wokół jego łoża. I gdy skończyli modlitwę, nic się nie działo. Nie było żadnej reakcji. Ten człowiek dalej zdawał się być konający. I praktycznie rzecz biorąc, no cóż, już się wszyscy pomodlili i już zamierzali odejść. I w zasadzie odchodzili. Odchodząc, nagle Smith mówi, a ja się jednak wrócę. A ja jednak wrócę z powrotem do łoża umierającego człowieka. I w związku z tym, że inni odeszli, on wrócił, stanął u wezgłowia tego człowieka, modlił się, wypowiedział w modlitwie wszystko, co mógł powiedzieć, ale skutków nie było żadnych. I wówczas zaczął cicho powtarzać: Jezus, 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 Jezus. I powtarzał, coraz głośniej powtarzał: Jezus, Jezus, Jezus. I trwało to jakiś czas. I nagle zobaczył, że powieki tego nieszczęśnika umierającego zaczynają się poruszać. A on dalej powtarzał: Jezus, Jezus, Jezus. I ten człowiek w pewnym momencie zaczął spuszczać nogi i zaczął wstawać. I po jakimś czasie wstał, chwycili się za ręce i w duecie wyznawali: Jezus. Bo Jezusowi dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Bo Paweł apostoł powiada, że Bóg Ojciec wywyższył swojego Syna i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi. Odkryjmy moc, autorytet, exousia po grecku, zawartą w imieniu Jezus. Jeśli się już decydujemy na wypowiadanie kiedykolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji tego imienia, to czyńmy to z wiarą, z przekonaniem, że coś się wydarzy, ponieważ imię Jezus jest imieniem, któremu wszystko jest podporządkowane. Prawda? Ale to nie koniec. Gdy dalej studiujemy Dzieje Apostolskie, dochodzimy, bracia i siostry, do 16, jakżeż tajemniczego rozdziału, 16 rozdziału Dziejów Apostolskich. I oto tam w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich spotykamy dwóch apostołów, Pawła i Sylasa. Spotykamy ich w Filipii. I także oni, podobnie jak wcześniej Piotr i Jan, szli na modlitwę. A kiedy szli na modlitwę, gdzieś tam z drugiej strony ulicy pewna dziewczyna, kobieta, wołała za nimi,
oto słudzy Boga żywego, oni wam zwiastują drogę zbawienia. Zdawałoby się, że niczego tej dziewczynie zarzucić nie można. Prawda? Nikt z nas nie poczułby się obrażony, gdyby na ustroniu na ulicy ktoś powiedział: oto prawdziwy wierzący! Hej, obrazilibyście się? Pewnie podniosłaby się pewne nasze ja ku górze. No proszę. Już nawet tu w ustroniu wiedzą, że ja jestem prawdziwie wierzący. A więc niczego od strony formalnej nie można tu było tej dziewczynie, tej kobiecie zarzucić. Ale Paweł apostoł nie był taki skory do przejmowania pochlebstwa, a ona mu schlebiała. I w pewnym momencie powiada Boże Słowo, że apostoł Paweł był już tym bardzo udręczony. No czym tu być udręczonym? Tu być raczej zadowolonym należało, a nie udręczonym. Ale w pewnym momencie apostoł Paweł po wielu, 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 nie od razu, po wielu, wielu dniach rozeznał, że to świadectwo nie pochodzi z Ducha Bożego, ale że pochodzi z ducha demonicznego. Nie każda modlitwa jest z Ducha Świętego. Nie spuszczajmy głów, ale tak, nie każda modlitwa jest inspirowana przez Ducha Świętego. Nie każda wypowiedź jest inspirowana przez Ducha Świętego. W tym przypadku ta wypowiedź nie była inspirowana przez Ducha Świętego. I Paweł był, jak mówi, udręczony. Na marginesie tego, co powiedziałem, nie możemy, bracia i siostry, wpadać w drugą skrajność. We wszystkim widzieć demony. W każdym widzieć demony. Nie tak. Paweł apostoł, choć miał doskonałe rozeznanie, był prowadzony przez Ducha Świętego, orzekł, że ta dziewczyna ma demona dopiero na samym końcu. Dlatego moje zdanie jest takie, jeśli o kimś mamy powiedzieć, że ma demona, to musi być ostatnia, a nie pierwsza myśl, bo możemy skrzywdzić człowieka. No i apostoł Paweł przecież, gdyby miał od razu rozeznanie, że to pochodzi od ducha demonicznego, to już pierwszego dnia by to uczynił. Ale on się musiał najpierw głęboko, wewnętrznie przekonać. Musiał najpierw posiąść tę stuprocentową pewność, a nie tak, powiedzmy sobie, nonszalancko, a nie tak lekkomyślnie kogoś posądzić o obecność ducha ciemności w nim. Ale kiedy już stwierdził, ponad wszelką wątpliwość, że to świadectwo nie można mu było niczego zarzucić, kiedy jednak stwierdził, że pochodzi ono z ducha ciemności, nie wahał się użyć czego? Oto w wierszu 18. Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś ją opuścił, abyś z niej wyszedł. A więc oni znali wartość, autorytet, exousia, jak mówi grecki język, a więc moc i autorytet imienia Jezus. I natychmiast nastąpiła reakcja. Moja żona może potwierdzić, kiedyś, czas jakiś temu zostałem zaproszony do pewnego zboru, nie będę mówił jakiego, bo się jeszcze doniesie, a to byłoby przecież niedobre. Zostałem zaproszony, aby przeprowadzić ewangelizację. No, a w tym zborze był pewien człowiek, prawdopodobnie w tym momencie będący pod wpływem mocy ciemności. Straszliwe robił problemy pastorowi i zborowi. Nie było takiej instytucji, takiego autorytetu, do którego by nie pisał szkalujących listów na pastora, począwszy od papieża, na Jaruzelskim skończywszy. Wszystkie autorytety poruszył Sejm, Senat, pisał oskarżenia. Dalej,
przed nabożeństwem miał zwyczaj przychodzić przed zbór i mazać klamkę łajnem. Po to, żeby wierzący ludzie nie wchodzili do zboru. A w końcu, kiedy ktoś postanowił to wycierać mimo wszystko, to wiązał klamkę bramkę łańcuchem, żeby ludzie nie wchodzili do zboru. A kiedy widział pastora na ulicy, krzyczał z daleka, wyzywając mu od demona, od szatana, od diabła, od kłamcy. Pamiętajcie, sprzeciw mocy ciemności zawsze rozpoczyna się od lidera. Diabeł wie, że jeśli uderzy w pasterza, to ma szansę rozproszyć i owce. Bądźcie tego świadomi, teraz i w przyszłości. I tak było i tym razem. I oto dowiedział się, że mam przyjechać na ewangelizację. Mam gdzieś ten list w domu. I napisał w tym liście: szanuję cię, dlatego ostrzegam cię. Nie przyjeżdżaj, bo jeśli przyjedziesz, to żywy stąd nie wyjedziesz. Gdybyś się jednak zdecydował przyjechać, weź z sobą czarny garnitur, bo wrócisz w trumnie. No więc strach mnie obleciał. Przyznaję szczerze, no, byłem jeszcze wtedy młody, młodą żonę miałem, małe, jeszcze niedorosłe dzieci. Myślę, no Panie, no co mam zrobić? No ale kiedy się modliłem, zrozumiałem, że nie mogę ustąpić diabłu ani na krok. Tak jak powiedział Juda, nie ustąpiliśmy ani na jotę. To znaczyło, że uległem presji piekła, żeby się wycofać. Że zostawiłem tych wierzących ludzi, nie przyjeżdżając, bo jestem tchórzem, bo jestem najemnikiem. Najemnik się wycofuje, ale pasterz gotów jest położyć życie swoje za owce. Prawda? No więc pojechaliśmy. Pojechaliśmy, ale miałem jeszcze nadzieję, że mimo wszystko nie przyjdzie na to nabożeństwo. Że nie przyjdzie na to nabożeństwo, no bo będzie mu hańba, będzie mu wstyd. Ale jakie było moje zdumienie, kiedy stanąłem za kazalnicą i zobaczyłem go w trzeciej ławce, zaraz z brzegu. Pomyślałem, no tak, szykuje się do skoku. Jak tylko wyjdę za kazalnicę, zacznie się problem. I on rzeczywiście, kiedy zrobiłem wezwanie, wstał. Ale ja nie wiedziałem, po co on wstaje. Myślałem, no tak, teraz się zacznie. I szedł. Ale wtedy w duchu powiedziałem, w imieniu Jezusa, zatrzymaj się tam, gdzie jesteś. No i wyobraźcie sobie, on już dalszego kroku nie zrobił. Upadł na kolana i zaczął wołać. A ponieważ to było gdzieś tam pod wschodnią granicą, zaczął wołać: Gospody, pomyłuj. Panie, zmiłuj się. I w ten sposób pokutował, podszedłem do niego, modliłem się o niego. Pokutował, nawrócił się. Potem byłem także u niego, zaprosił mnie do siebie na obiad. Siedzieliśmy przy stole i on mówi: bracie, jaki ciężar spadł mi z serca w tym zgromadzeniu. A potem rozmawiałem z pastorem, a pastor mówi: jaki ciężar spadł z mojego serca. I ja myślę, kochani, że coś z tego przeżywał i apostoł Paweł. Jemu ulżyło, bo był udręczony. Ale także ulżyło i tej dzieweczce. Także i Paweł potem poniósł konsekwencje i ona. No to nic dziwnego, bo diabeł musiał ją wypuścić na wolność i już więcej się nią nie posługiwać jako osobą wróżącą. No w każdym razie musimy w końcu poznać, że imię Jezus znaczy coś innego niż Michał, znaczy coś innego niż Jan, Piotr i tak dalej. Że imię Jezus to autorytet Boga. Bo Bóg tak nazwał swojego syna. Pastor, nie wiem, czy zauważył tę myśl, która się pojawiła
w jednej z rozmów z jedną z sióstr w czasie, patrzę, nie ma jej na sali, a więc mogę powiedzieć, w czasie duszpasterskiej rozmowy, więc nie mogę powiedzieć, o kogo chodzi, ale rozmawialiśmy o jej sytuacji, o jej losie i mówi, że jej mąż w końcu doszedł do tego, że stał się bluźniercą. Zaczął jej dokuczać. Zaczął wymyślać pod adresem zboru, nazywać nas odsekciarzy, heretyków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Koniec z tym. I mówi, że jednego dnia była już tak udręczona jego bluźnierstwami, że w pewnym momencie wstała i powiedziała: w imieniu Jezusa zamknij się! I mówi, jakby go coś cofnęło. Zatrzymał się i ani słowa więcej. Musimy wreszcie zrozumieć, że to nie jest zwykłe imię. Że Bóg, dając swojemu Synowi imię Jezus, jednocześnie dał autorytet temu imieniowi. No dobrze, powiecie, ale to co my możemy w tej sytuacji robić? Co możemy robić? Pan Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, nie powiedział, że On zabiera ze sobą z tej ziemi dany Mu autorytet. Znacie pewnie to miejsce, w którym Pan Jezus mówi: w imieniu moim. Znacie to miejsce? Ewangelia Marka, 16 rozdział. W imieniu moim. Ale zanim to jeszcze raz zaakcentuję, przypomnę, iż w rozmowie z Piotrem w 16 rozdziale Ewangelii Marka, Ewangelii Mateusza, Pan Jezus powiedział: Piotrze, daję Ci klucze. A potem powiedział: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie respektowane w niebie. Cokolwiek na ziemi rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie. Ktoś może z Was powiedzieć: no ale to Piotr. Piotr to papież. Ale to nie jest prawdą. Piotr nie był nigdy papieżem. Po pierwsze. Ale gdybyśmy czytali 18 rozdział tej samej Ewangelii, 18 rozdział tej samej Ewangelii, Ewangelii Mateusza, to pozwólcie, że wam przypomnę, iż to upoważnienie do związywania tego, co niegodziwe, i rozwiązywania błogosławieństwa dane było nie tylko Piotrowi, ale oto w rozdziale 18, wierszu 18 czytamy tak: zaprawdę powiadam wam, a więc liczba mnoga, już nie tobie, Piotrze, tak, Piotrowi także, ale wam, to znaczy mnie i tobie, nam, co zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związany i w niebie. Cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wiecie, że niektórzy zrozumieli, że to słowo odnosi się do udzielania ślubów. A więc jeśli się zwiąże mężczyznę z kobietą, to już jest to absolutnie nierozwiązywalne. Ale czy tak jest? Coś źle związują. Bo co drugie, trzecie małżeństwo się rozwiązuje. Więc coś z tym związywaniem nie jest tak, jak powinno być. Tak, zgadzam się. Jest to swego rodzaju związanie więzami małżeńskimi. Prowadzący, kaznodzieja, pastor w imieniu Boga związuje młodszych czy starszych więzami miłości. Ale zbyt płytkie byłoby nasze zrozumienie, gdybyśmy myśleli, że tu chodzi tylko o śluby, o ich związywanie lub rozwiązywanie. Nie, tu nie chodzi tylko o śluby. Bo jeśli mamy prawo związywać nowożeńców, to mamy prawo ich rozwiązywać. A więc wstawajcie w kolejce, wy wszyscy, którym małżeństwo nie odpowiada. My rozwiążemy was. Uwolnimy was z nowym rokiem. Byłaby to herezja. Byłaby to absolutna herezja. To słowo, owszem, jak powiedziałem, dotyczy błogosławieństwa pary młodej, ale to słowo przede wszystkim odnosi się do sfery jakiej? Duchowej. Jako Kościół,
jako Kościół otrzymaliśmy prawo, przywilej powiedzieć diabłu i jego kohortom: związujemy Twoją aktywność. Nie zgadzamy się na Twoje działanie pośród nas i nad nami. A jednocześnie mamy prawo powiedzieć: Boże, niech błogosławieństwo strumieniami zlewa się na Twój lud, na Twój Kościół. Otwierać błogosławieństwo. To jest przywilej. Szkoda, że tak rzadko zrozumiany, a jeszcze rzadziej wykonywany. Ale taka jest prawda. Jak to inaczej słowo zrozumieć? Ja tego słowa nie mogę inaczej zrozumieć. Związuj diabelskie usiłowania chcące rozbić Twoje małżeństwo, Twoją rodzinę. Rozwiązuj Boże błogosławieństwo nad Twoim małżeństwem, nad Twoją rodziną. Związuj diabelskie zamiary wobec zboru, a rozwiązuj Boże błogosławieństwo nad zborem. A więc trzeba poznać, że w imieniu Jezusa dany został nam, pojedynczym ludziom, ale także i zborowi autorytet, prawo. Prawo, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie respektowane, uznane i na niebie. To prawda, że nie zawsze to się dzieje tak, że w tym samym momencie to następuje. To prawda, że czasem mija jakiś czas doświadczania naszej wiary, czy to, co mówimy, połączone jest z wiarą. To prawda, ale jeśli trwamy w naszym zdecydowaniu, następuje reakcja. Gdy w tym tygodniu czytałem dwie wypowiedzi apostoła Pawła, także się nad tym głęboko zastanawiałem. Co Paweł miał na myśli? Apostoł Paweł w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian pisze tak. Gdy się zgromadzacie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, więc nie w imieniu pastora, nie w imieniu prezbitera, ale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wy i moja obecność duchowa będzie z wami i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Chodziło o to, że pewien człowiek w Koryncie popełniał dramatyczny grzech. Współżył ze swoją teściową. I zbór przemykał oczy na to. Nie wiem dlaczego, może dlatego, żeby się nie pozbawić jeszcze jednego członka. Żeby się nie zmniejszyła kolekta. Nie wiem dlaczego bracia odpowiedzialni za zbór nie widzieli tego. I wówczas Paweł musiał napisać: słuchajcie, tak być nie może. Tak być nie może. W imieniu Jezusa oddajcie takiego człowiekowi, aby diabeł nauczył go porządku. Diabeł czasem wykonuje polecenia Boże, dotykając nawet i ludzkich ciał. Po to, żeby ich nauczyć pokory. I słuchajcie mnie. Jeżeli nie zatrzymamy naszego grzeszenia, możecie być świadomi, że w pewnym momencie będziemy musieli za to płacić cenę. A więc Paweł nakazał im, aby to zrobili. Nie wiem, co się dalej działo, ale w liście do Tymoteusza cały czas chcę podkreślać autorytet imienia Jezus, bo tam czytaliśmy, że mają to zrobić w imieniu Jezusa. A popatrzmy teraz do listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 1 rozdział, wiersz 18 do 20. Co tu jest napisane? Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami wierze. I teraz Paweł wymienia coś dramatycznego.
Powiada tak, do nich należy Himeneusz. Himeneusz znany był z tego, że głosił fałszywe nauki. Ta fałszywa nauka, którą głosił Himeneusz, powiadała, że nie będzie zmartwychwstania z umarłych. A druga osoba, która tu jest wypowiedziana, wymieniona, to Aleksander. Aleksander zaś był człowiekiem, który bluźnił apostołowi Pawłowi, oskarżał go, obrzucał go błotem. A więc oskarżał, obrzucał go błotem. I oto co mówi apostoł Paweł, tych obu oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Ma Kościół autorytet jakiś, czy jest skazany na łaskę i niełaskę mocy ciemności? Masz, bracie, za sobą jakiś autorytet, czy nie? Czy możesz się godzić z każdą dramatyczną sytuacją w swoim życiu? Jeśli chcesz, możesz. Ja nie. I znowu powiem i skończę. Patrzę po sali, bo to dotyczy nas. Przed laty, był tu pewien człowiek, który codziennie o godzinie 7 rano odprawiał swoje nabożeństwo przed moją bramką, przed moją bramą. Przyjeżdżał na rowerze, ty złodzieju, ty oszuście! Wołał na całą ulicę. Ludzie szli do pracy, zatrzymywali się. No, pewnie mnie znali, że ja nie jestem ani złodziejem, ani oszustem, nikogo nie okradłem, nikogo nie oszukałem, ale on bluźnił. Bluźnił. Kupiłeś moje córki za dolary. Ty bluźnierco, ty oszuście, ty heretyku. Chciałby ktoś z was takie pochwały otrzymywać? A ja je słyszałem codziennie rano o 7:00. I to trwało gdzieś do 7:30. O 7:30 siadaj spokojnie na rower i odjeżdża. Ale co? Już byłem tak udręczony, jak i Paweł, że w pewnym momencie, no ze względu na to, żeby moje imię nie zostało w jakiś sposób sponiewierane, a moja pozycja, zwłaszcza pastorska, nie została sponiewierana, kiedy się modliłem i znowu słyszę, ty oszuście, a klęczałem akurat w tym czasie na kolanach, a on tam pod bramką odprawiał. Pomyślałem wtedy tak, no pójdę do niego i porozmawiam z nim jak z człowiekiem. Podszedłem więc i mówię, proszę pan, niech pan nie krzyczy, niech pan wejdzie do mnie do domu, wypijemy kawy, porozmawiamy. No i jakoś dojdziemy do jakiegoś wniosku. Ty oszuście, kupiłeś moje córki za dolary? Chcesz mnie za kawy kupić? Jak zaczął bluźnić, uciekałem jeszcze szybciej niż wychodziłem. I znowu następnego dnia myślę, no teraz tu ja się nie podaruję, postraszę cię policją. Wychodzę i mówię, człowieku, jeśli się nie uspokoisz, to wezmę policję. To ty taki wierzący, to ty tyle masz miłości, że mnie policją straszysz. Uciekałem jeszcze szybciej niż wychodziłem. I znowu klęczałem, a on znowu ryczał. Ja już byłem udręczony, podobnie jak Paweł. I w pewnym momencie, klęcząc na kolanach, powiedziałem, diable, związuję twoją aktywność. Diable, w imieniu Jezusa odstąp od tego człowieka. Zamknij się. Cisza. Myślę, co się stało? Patrzę przez okno, on siada na rower i czym prędzej odjeżdża. Odjechał w takim pośpiechu, że już go nigdy więcej pod moją bramką nie widziałem. Musimy zrozumieć, że nie na darmo Bóg dał swojemu Synowi imię Jezus. Że dał mu je po to, aby raz z tym imieniem dać swojemu Synowi autorytet ponad wszelkie autorytety. Ale Jezus tego autorytetu, tego przywileju nie zabrał ze sobą do nieba. On zostawił nam jako pojedynczym ludziom prawo do używania tego autorytetu, ale zostawił także to prawo
całemu Kościołowi. Prawda? Halleluja! 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 I jeszcze jedna myśl na koniec. Przyjechał tu kiedyś do mnie z Imielina, to gdzieś tam jest na Śląsku, pewien człowiek i mówi: bracie, powiedz mi, co ja mam zrobić, ja nie mogę się dochować żadnej kury, żadnej kaczki, żadnej gęsi, wszystko zdycha. Zanim dorośnie, wszystko zdycha. Wszystko, tak jakby je ktoś truł. I kiedy się modliliśmy, odczułem, zrozumiałem, że muszę mu dać radę. Powiedziałem: kiedy wrócisz do swojego domu, wejdź na swoje podwórze i powiedz: demonie śmierci, nakazuję ci w imieniu Jezusa, abyś nie dotykał mojego inwentarza. W imieniu Jezusa nie masz prawa zjawiać się na moim podwórzu. I za jakiś czas dostaję od niego list: bracie, podwójnie się wszystko rodzi. Musimy wreszcie zrozumieć, że jesteśmy nie ogonem, ale głową. Musimy wreszcie zrozumieć, że nie jesteśmy byle kim, ale dziećmi wszechmogącego Boga. Hallelujah.